Ja nazywam się Beata Mąkolska. Od lat wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym, zarówno poprzez konsultacje indywidualne, także online, znak naszych czasów, a także różnego rodzaju warsztaty. Od 3 lat prowadzę kanał w serwisie YouTube, gdzie chyba najwięcej informacji mogą znaleźć osoby wysoko wrażliwe, empatyczne, ale ponieważ te tematy związane z duchowością, z przepływem energii są coraz bardziej takie popularne, coraz bardziej się tym interesujemy, także jest też coraz więcej materiałów na ten temat. Zresztą zobaczcie nawet dzisiaj temat naszego wykładu. To energia serca, jak żyć, jak uzdrawiać, jak działać z przestrzeni serca. Także dziękuję, że wybraliście ten wykład. Zapraszamy, zapraszamy. Kto tam jeszcze dotrze, będzie mile widziany. Okej, będę czasem odkładać, słuchajcie, mikrofon, żeby się czegoś napić, bo widzę, że to suche powietrze. Słuchajcie, jak uzdrawiać, jak żyć z przestrzeni serca? Zwykle mam do czynienia z osobami, które już są tak wrażliwe, tak pełne emocji i działają już z tej przestrzeni serca, bo mają ogromną empatię, że tego rodzaju słowa działać z przestrzeni serca nie są dla nich tak naprawdę niczym nowym, nie są dla nich obce. Oni wtedy mają zupełnie inny problem. Jak działać, żeby się nie wypalać? Jak działać, żeby nie mieć zbyt mało energii? Żeby po tym działaniu jeszcze sobie zostawić, dzień dobry, jeszcze sobie zostawić trochę tej energii, prawda? Żeby to się nam równoważyło, bo gdy dajemy siebie za bardzo, potem zostaje nam dla nas po prostu zbyt mało. I rzeczywiście to jest pewnego rodzaju problem osób wysoko wrażliwych, osób mocno empatycznych, którzy nie panują do końca nad emocjami, a jednocześnie, wiecie, mają jakiś taki wewnętrzną potrzebę pomagania, niesienia czegoś dobrego, dania siebie innym, wniesienia wartości w świat. Nie wiem, czy te tematy są dla was bliskie, ponieważ słuchajcie, mało was widzę. Więc jeżeli coś jest bardzo tak, to będą mi bardzo pomocne wasze uśmiechy, wtedy je zobaczę, jest szansa. Pani uśmiech widzę, super, dziękuję. Okej. Także słuchajcie, z tą przestrzenią serca wydawałoby się, że wszystko jest okej, prawda? Że umiemy działać w tej przestrzeni serca. Tylko jednocześnie, zobaczcie, tak dużo osób choruje na serce. Mamy problemy z układem krwionośnym, który jakby nie było, jest, serce jest częścią tego układu, tak? Zapraszamy panią. Albo nie. Okej. Więc jak to jest, że umiemy działać, ale nie do końca nam się to składa? I zobaczcie, bardzo często problemem jest gdzieś tam lęk. Nam się wydaje, że jak kochamy, że jak mamy to otwarte serce, dziękuję za światło, że jak mamy to otwarte serce, to to jest to, że wtedy działamy z przestrzeni serca. Czasami rozmawiam, słuchajcie, z osobami, które akurat są w tej pierwszej fazie zakochania, prawda? I mi się wydaje, że one tak kochają, mają tak pootwierane serca, mogą wszystko, mogą przenosić świat. Co się okazuje? Niekoniecznie. Słuchajcie, niekoniecznie. W momencie, kiedy ja na przykład robię sesję energetyczną i taka osoba jest w bardzo silnych emocjach, to jest na przykład mocny entuzjazm, to mogą być te emocje, które nazywamy pozytywnymi, tak? Entuzjazm, stan silnego zakochania. Okazuje się, że bardzo często, słuchajcie, ta przestrzeń serca jest wtedy zamknięta. I to, co my bierzemy za jakiś przekaz serca, że za to działanie z głębi serca, jest tak naprawdę działaniem pod wpływem chwilowej emocji. I z tego powodu zdarzają się nam właśnie te wpadki, tak, te, no nie równoważy się to nam, no bo jak to, my pamiętamy, że to było działanie z przestrzeni serca, bo my tak chcieliśmy, bo my tak mocno, a się okazuje, że efekt nie jest taki, jakiego oczekiwaliśmy, albo wręcz jest jeszcze gorszy. I wtedy trzeba patrzeć na własne lęki, tak, czego się tak naprawdę boję, przed czym uciekam. Tutaj, słuchajcie, nie odkryję Ameryki, jeżeli wam powiem, że większość ludzi ma w sobie takie pierwotne lęki, które, jak ja to mówię, mamy na wyposażeniu z ciałem w tym życiu, tak? Lęk przed bólem, lęk przed śmiercią, lęk przed odrzuceniem. Jesteśmy zaprogramowani jako istoty społeczne, więc tego rodzaju lęki są naszą częścią po prostu życia i lepiej jest tutaj się nauczyć je zauważać, akceptować, niż je ignorować czy za wszelką cenę z nimi walczyć. OK? Ale dobra, słuchajcie, to już mam nadzieję, że chociaż trochę osób doszło. Zrobimy sobie taką na momencik wejście, tylko koncentrację na sercu, dobra? Bo to jest wykład,
Ale ja wam powiem, ja jestem bardzo praktyczną dziewczyną, ja lubię dawać ludziom narzędzia, więc nie chciałabym, żebyście tylko wyszli stąd, bo coś tam pani mówiła ze sceny. Także teraz muzyki jeszcze nie, powiem kiedy. Na razie robimy tylko i wyłącznie koncentrację na sercu, na oddechu, na chwilkę tylko, dobra? Jak zdążymy, a jest spora szansa, bo szybko mówię, to zrobimy sobie koherencję, dobra? To teraz tak, jeżeli ktoś nigdy tu wcześniej nie był albo miał dużo przed chwilą innych zajęć, można się rozejrzeć, tak, żebyście się zorientowali, gdzie jesteście, dla naszej podświadomości zobaczyć, nie siedzi obok nikt, kto byłby zagrożeniem, ani za nami, tak? Okej. I teraz tak, w zależności od tego, jak kto woli, bo ja jak się koncentruję, od razu wam powiem, zamykam oczy, więc na moment stracę z wami kontakt wzrokowy. Ale jeżeli ktoś chce mieć oczy otwarte, wszystko w porządku, wtedy można, wiecie, gdzieś tak zawiesić sobie wzrok, tak? Tak jak dzieci robią w klasie na nudnych lekcjach, zawieszają ten wzrok, wtedy się mówi, że ktoś duma na przykład, tak? Okej. Czyli teraz tak, zamykamy oczy albo zawieszamy sobie ten wzrok, dobra? I bierzemy sobie taki mocny wdech na przejście i długi, długi wydech. Można jeszcze raz. I długi wydech. I teraz na moment tylko koncentrujesz się na swoim oddechu. Patrzysz, czy on idzie z przepony, czy bardziej z płuc. Czy jest w miarę głęboki i spokojny. Jakiekolwiek zakłócenia teraz nie mają znaczenia. Jaki masz oddech? Chwilka jeszcze tej koncentracji na oddechu. I teraz połóż sobie rękę na sercu, ta, która ci wystartuje jako pierwsza. I tak jak bierzesz sobie oddech w swoim własnym tempie, swoim własnym sposobem, bierzesz wdech i kierujesz sobie ten oddech do serca. Jeszcze jeden wdech. I prowadzisz go prosto do serca. Być może czujesz pod dłonią swoje serce. To w porządku. Ok, i powolutku otwieramy oczy. Chyba, że ktoś miał zawieszone, to można wrócić koncentracją. Chyba, że wam jest dobrze w takim stanie, to też można zostać. Słuchajcie, to nie jest, jak widzicie, wielka filozofia, tak? Energia zawsze podąża za uwagą. Zobaczcie, nawet jak coś nas boli, jak mówimy, boli mnie głowa, kładziemy tam rękę, tak? Zwłaszcza jak ktoś ma za sobą doświadczenie macierzyństwa, gdzieś coś boli dzieci, co my robimy? Dotykamy tam, tak? Albo całujemy, wiadomo, całus uzdrawia, każdy ból. Także tak to wygląda. I zobaczcie, ten gest, tak? My wykonujemy automatycznie, gdy coś mówimy właśnie z przestrzeni serca. Gdy ja mówię do was na przykład, słuchajcie, jestem naprawdę święcie przekonana o czym, co mówię, tak? I automatycznie kładę rękę, to wtedy znaczy się, że ja naprawdę tak sądzę, że to jest jakaś moja głęboko, głęboka wiara, wiedza, czucie, w zależności od tego, kto jakich słów używa. I słuchajcie, ten gest jest przez kogo wykorzystywany? Przez polityków. Były nawet, słuchajcie, badania naukowe na ten temat, że jeżeli jakiś polityk coś mówi, na przykład będziemy mieć niedługo obietnice wyborcze i on stanie i coś mówi i położy rękę na sercu. Ja państwa zapewniam, to będzie zrobione. Prawda? To my, słuchajcie, zanim nasz świadomy umysł na przykład się zatrzyma i pomyśli, czy ten koleś nie ściemnia, to my prawdopodobnie w pierwszym odruchu będziemy chcieli mu uwierzyć, bo on tak szczerze mówił, tak? Bo on położył tą dłoń na sercu, tak? Tylko widzicie, jak mówimy to, bo to jest nasz naturalny odruch, naturalny gest, to wtedy będzie szczere. Ale wiadomo, są takie dziedziny, gdzie ludzie są uczeni pewnego rodzaju postaw, wyglądu, zachowania. Zapraszamy. I wtedy, słuchajcie, może tak być, że jeżeli masz te sonary mocno podkręcone, wyczujesz, że coś ci nie pasuje,
Tak? I za to, czy ty coś wyczujesz, czy nie wyczujesz, jest właśnie odpowiedzialne nasze serce. Bo mogłoby się wydawać, też mamy, słuchajcie, teraz badań naukowych na wszystko jest pełno. Do niedawna wierzono oczywiście religii, teraz nową religią są naukowcy. Jeżeli mamy na coś badania naukowe, automatycznie dajemy temu tak zwany kredyt zaufania. Tak? Także były też oczywiście badania naukowe, co to jest pierwsze wrażenie, jak nasz mózg to rejestruje, tak? Ile procent to jest twój ton głosu, ile procent to jest to, co ty mówisz i jak wyglądasz, prawda? To wszystko jest prawda, jasne, ale zobaczcie, ile razy, powiedzcie tak szczerze, słuchajcie, czy ktoś z was miał taką sytuację, można podnieść rękę w górę, że poznał kogoś i niby wszystko było okej w tej osobie, ale coś wam nie pasowało. Coś było nie tak. No brawo, no serducho wam działa, tak? I tylko teraz zobaczcie, co my robimy. My w tym momencie próbujemy sami się przekonać racjonalnie. Wiecie, jak ja często miałam takie sytuacje na konsultacjach, że przychodzi pani i mówi, jaką tam mają na przykład stratę w firmie. I mówi tak, a ja mówiłam mężowi, nie jestem człowiekiem. Mówiłam, że coś mi nie pasuje, żeby nie podpisywał z nim kontraktu. Ale on mi mówił, że wszystko jest okej, że sprawdzone referencje, że to godny zaufania człowiek, tak? Ale wiecie, może być różnie zawsze, ale to serce wyczuwa. Serce jest jednym z fantastycznych narzędzi, jakie mamy do wykorzystania na co dzień. I tu od razu wam powiem, że taka dyskusja, jaka się toczy od lat, no bo te ostatnie setki lat, to była taka koncentracja na mózgu, że mózg jest tym głównym organem, który nam zarządza ciałem, który decyduje o wszystkim, wysyła te impulsy do reszty ciała. No co się okazuje? No, że niekoniecznie, tak? O czym wiedzieli w starożytnych różnych tradycjach, kulturach, przekazach, rytuałach, a nawet, żeby nie szukać daleko. Poeci to wiedzieli, tak? Mówili nam o sercu. Więc to serce to nie jest po prostu jakaś tam pompa sącotłucząca. Jasne, 100 tysięcy razy bije w ciągu dnia. Jak do tej pory nie myśleliście, słuchajcie, o swoim sercu, to warto sobie tak pod koniec dnia usiąść, nie? Położyć sobie rękę, uwaga idzie za, energia idzie za uwagą i pomyśleć sobie, kurczę, 100 tysięcy razy dzisiaj dla mnie walnąłeś. Albo walnęłaś, jeżeli tak personifikujecie serce, okej? Także 100 tysięcy razy. Świetna sprawa. I to działa, czy my myślimy o tym, czy nie. Serce jest tak ważne, że jest pierwszym organem, jakie się w ogóle wykształca w płodzie, tak? Czyli nawet jeżeli ty nie masz dziecka, nie miałaś albo nie miałeś, tak? Jeżeli ktoś nie miał tego doświadczenia bycia w ciąży, to słuchajcie, każdy z nas był kiedyś dzieckiem. I teraz zobaczcie, my też byliśmy w brzuchach naszych mam i już wtedy nasze serce się wykształciło jako pierwsze i co dalej, zanim nasz mózg się wykształcił, ono już zbierało informacje, bo serce ma swoją własną pamięć. Tam jest 40 tysięcy komórek nerwowych takich samych jak w mózgu, a my do tej pory gloryfikowaliśmy mózg. I już dziś wiemy, naukowcy to zbadali, że serce cały czas komunikuje się z mózgiem. Cały czas te impulsy są wysyłane do mózgu i odbierane z mózgu. Przy czym co im wyszło? Że jednak więcej wysyła niż odbiera. Tak? I tu wtedy, słuchajcie, możemy się mocno zastanawiać, to w takim razie, który jest ten organ wiodący, jeżeli to nam serce więcej wysyła, jeżeli to ono wie wcześniej, niż mózg zdąży to przeanalizować. I teraz jak sobie popatrzymy właśnie na to, że to nasze serce potrafi się samo uczyć, generować wspomnienia, przechowywać wspomnienia, tak? Zawiadować też tymi emocjami, to zobaczcie, to, kim my jesteśmy, składa się na to bardzo wiele rzeczy. Zresztą o tym przechowywaniu, słuchajcie, wspomnień w sercu, to są bardzo ciekawe i fascynujące historie związane z przeszczepami serca. I tutaj wiecie, jak medycyna akademicka, oczywiście nikogo nie urażając, ale jak ona czegoś nie rozumie, jeżeli coś wykracza poza jej bariery, bo na przykład jest zbyt duchowe, bo to jest zbyt związane z czymś, z czego się nie da do końca zmierzyć albo zbadać, nie jest to fakt, to często nadaje temu jakąś nazwę i to zostawia. I tak samo jest tutaj. To się nazywa przeniesienie pamięci. Według akademickiej, tak, medycyny. Przeniesienie pamięci. Jeżeli ktoś miał przeszczep serca, na przykład taka dziewczyna miała przeszczep serca,
budzi się fajnie, to się przyjęło i tak dalej. To tam, wiecie, nie rozważamy teraz o etyce tego, tak? O kwestiach duchowych, kiedy dusza odchodzi z ciała albo kiedy do niego wchodzi. No to nie dziś. Natomiast słuchajcie, budzi się. Jeżeli do tej pory była wegetarianką i nagle ona odkrywa, że ona ma ochotę na kurczaka i zieloną paprykę. Coś jest nie tak, tak? No jak tak? Nagle jej się zmieniło. Akurat ta historia jest prawdziwa. Dziewczyna przeprowadziła swoje własne śledztwo, no bo zwykle dane dawcy nie są ujawniane, ale ten przypadek jest opisany w książce Grega Bradena albo Braidena, w zależności jak ktoś wymawia, Człowiek jako projekt. Także tam wam polecam, jeżeli was to zainteresuje, bo ona doszła do tego, że dawcą jej serca był młody chłopak, którego ulubioną potrawą był właśnie kurczak i ta zielona papryka. Tak? Zginął w wypadku motocyklowym. Więc trudno to wytłumaczyć w jakiś racjonalny sposób, tak? To już wtedy możemy sobie patrzeć właśnie na te odkrycia, na te badania naukowe Instytutu HeartMath, który się znajduje w Stanach Zjednoczonych i on od lat 90. bada to. Bada wpływ serca na nasze działanie, na nasze postępowanie, a także na to, co sprawia, że ta częstotliwość naszego serca, tak? Bo pole elektromagnetyczne serca jest silniejsze niż mózgu. I teraz zobaczcie, wiecie jak wygląda amerykański pączek? Ten taki donut, nie? Z dziurką. My mamy takie pączki pełne, jak piłka spłaszczona. W Ameryce mają te donaty, dziurka w środku, albo jak koło ratunkowe dla dzieci, nie? Jak ktoś nie umie pływać. I teraz słuchajcie, to zmierzono, że ono sięga na 2,5 metra średnicy. Czyli jak siedzicie koło kogoś tutaj, to pole elektromagnetyczne jednej osoby zachodzi na drugie, tak? Ale czy zawsze to jest 2,5 metra? No wtedy tyle im mogła zmierzyć maszyna. Tak? Nie wiemy tego. Czasami zobaczcie, jak fajnie można poznać po zwierzętach domowych. Tak? Na przykład psy. Psy są świetne, psy tyle nie myślą. One czują, one działają. I jak to jest, słuchajcie? Czasami ludzie mi mówią, mnie się wydaje, że on słyszy silnik samochodu. No, może też tak być. Ale ile razy ten pies wie, że wraca właściciel? Nawet jeżeli to nie jest w danej godzinie. Na przykład to nie jest o tej godzinie, o której zawsze wraca. Pies to wyczuje. Tak? Także to, że jest coś więcej niż tylko to, co widzimy i jesteśmy w stanie obecnymi narzędziami zmierzyć, to dla wielu osób to, słuchajcie, jest już bardzo oczywiste. I tak jest też w przypadku tego czucia z serca. Tylko zobaczcie, co nam się właśnie mówi od małego. Ty myśl. Nie ma w tym oczywiście nic złego. Warto myśleć, warto korzystać tak, z własnego rozsądku i umysłu. Natomiast to nie jest albo-albo. Bo zobaczcie, serce może funkcjonować jako, znaczy to może nie chciałabym powiedzieć, że niezależny organ, ale tak, w sensie takim, że niezależnie zbiera różnego rodzaju wspomnienia, tak? Ale też działa harmonijnie z mózgiem. I to, czy działa harmonijnie, to zależy od naszych emocji, od naszych przekonań, od tego, jak my żyjemy na co dzień. I jak sobie popatrzymy teraz na te na przykład przykre statystyki, których wam nie będę przytaczać, ile to chorób serca i zawałów jest każdego roku, to można się zastanowić, jak bardzo ci ludzie żyją w zgodzie ze swoim sercem. Oczywiście nie chodzi o ocenę kogokolwiek, nie chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my, podejmując decyzje, nauczyli się też korzystać z przestrzeni serca. Bo wiecie, jeżeli my o tym mówimy, że to jest jakaś magia, bo ktoś bardziej czuje, a ktoś mniej, to nam się wydaje takie nieuchwytne, może nie każdy to ma, umysł wam zaraz podpowie, a ty tego nie masz. Tyle razy coś przeczuwałaś i się nie spełniło, albo odwrotnie, myślałaś, że to będzie dobra decyzja, a wyszło ci nie na dobre, tak? Bo pomyliliśmy bycie w tym płytkim stanie emocjonalnym z czuciem z głębi serca. A chodzi o to, żebyśmy nauczyli się korzystać z jednego i drugiego. I tu sobie, słuchajcie, przechodzimy do pojęcia, zapraszam, do pojęcia tak zwanej koherencji serca. Czyli na przestrzeń naszego serca wpływ ma bardzo mocno to, co my czujemy, co my myślimy, jakie mamy przekonania. I wiecie, jak robię takie warsztaty związane z energią serca, będę je też robiła za 2 tygodnie, na końcu wam powiem. I tam sobie wchodzimy w różnego rodzaju medytacje. Ja zawsze podchodzę do każdego i sprawdzam mu po prostu, tak? Sprawdzam tutaj tą przestrzeń serca. Ludzie mają bardzo wiele blokad.
To nie jest tylko kwestia tego, że mieliśmy jakąś tam nieszczęśliwą miłość, że ktoś nadużył naszego zaufania, tak? To jest kwestia tych przekonań bardzo często, jakie wynosimy z domu. Bo zobaczcie, to my teraz mamy dopiero przyzwolenie. Nie jest nam dobrze, no to się rozstajemy, tak? Teraz dopiero mówi się o tym, dziecko musi wyrazić swoje emocje. No, czy musi, czy nie musi i w jaki sposób to zrobi, inna sprawa. Ale najczęściej właśnie ten przedział wiekowy, 30 parę do 60, rzadko kiedy mi się zdarza, że rzeczywiście z kimś starszym pracuję, choć zdarzyła się pani, która do mnie przyszła w wieku 90 lat i wiecie, co powiedziała? Mówi tak, ja dopiero teraz czuję, że ja żyję. Ja już wszystko mogę. Tak? A dlaczego tak się stało? Właśnie dlatego, że już była w tym wieku, że pozwoliła sobie, słuchajcie, zrzucić te wszystkie przekonania. Tak? Wiele wpływa na to, co my robimy każdego dnia, jaką pełnimy rolę społeczną, jakie mamy zobowiązania, ale to, z jaką energią my coś robimy, to zależy głównie od stanu naszego umysłu, od tego, jak jesteśmy poukładani ze sobą, tak? Bo można tą samą czynność wykonać niby w podobny sposób, ale z zupełnie inną energią. I tutaj na przykład, słuchajcie, zanim wam jeszcze powiem o tej zmianie przekonań, bo jest taki gruby, jak ja to mówię, wielki, ciężki temat dotyczący pomagania. Jeżeli państwo się interesujecie właśnie tą duchowością i tak dalej, to jest takie zjawisko jak ta równowaga bądź nierównowaga i długi energetyczne. Tak? To zwykle ludzi bardzo interesuje, bo pomagając komuś, my się przyczyniamy do tworzenia długów energetycznych. I czasami się ludzie mnie pytają, to jak ja mam pomagać i nie robić tych długów? To jest bardzo częste zjawisko, jak na przykład jest sobie dziewczyna, jest mamą, jest żoną i ona, słuchajcie, pracuje, sprząta, gotuje, zajmuje się dzieciakami, pomaga tam, pomaga tu, pomaga tam. Na koniec dnia jest wykończona i nie czuje, żeby w jakikolwiek sposób to, co ona zrobiła, było docenione. Prawda? To jest robienie sobie długu. Ja wiem, to jest trochę kontrowersyjne, bo my jesteśmy nauczeni pomagać. Wiele kobiet ma wtłuczone takie przekonanie, musisz pomagać, nie odmawia się potrzebującym. Tak? Ja nie mówię, żeby nie pomagać, ale ja wam powiem tak. Zadajcie sobie pytanie, z jakiego poziomu świadomości pomagacie? To pytanie powinno, chociaż nie lubię tego słowa też, ale sprawi, że na chwilę się zatrzymacie. Co stoi za tą waszą chęcią pomocy? Czy wy być może po prostu nie możecie patrzeć na to, jak ktoś cierpi, tak? Bo to też tak może być. I wtedy, słuchajcie, jasne, to nas boli na każdym poziomie, patrzenie na to, jak ktoś cierpi. Z tego powodu, kolejny kontrowersyjny temat, ludzie bardzo często poddają swoje psy eutanazji, bo mówią, ja nie mogę patrzeć, jak on cierpi. Tak? Okej. Okay. Ale czyli to jest problem, jeżeli to ty nie możesz patrzeć. Tak? I my często mamy coś takiego, to nam jest niewygodnie, dlatego my chcemy komuś pomóc. I tutaj, jeżeli nie chcecie sobie robić długów energetycznych, a chcecie pomóc, poczekajcie, aż ktoś was poprosi o pomoc. To już jest wtedy tak jakby otworzenie się na tą pomoc. Tak? Niemniej zawsze, jak komuś pomagacie, pamiętajcie, świat dąży do równowagi. I jeżeli wy nie odzyskacie tego rodzaju energii, to wy zostajecie z dziurą. I to jest bardzo często, słuchajcie, zjawisko, jak na przykład są dwie przyjaciółki, spotykają się na tak zwanych posiadówach, która ma gorzej. Nie? Bo mój mąż jest taki, bo praca, bo szef, bo coś tam, dzieci nie słuchają. I na przykład jedna biadoli, a druga, z tymi drugimi najczęściej mam do czynienia, bo to są często wysoko wrażliwe i empatyczne dziewczyny albo introwertyczne, więc potrafią świetnie słuchać i pewnie tutaj was jest sporo, bo potraficie świetnie słuchać, tak? To słuchajcie, siedzi i słucha. Tamta jej nawija, jak jest źle, a ta słucha i się przejmuje, tak? Przejmuje to do siebie, tak? I co się wtedy dzieje? Nawet może ma przestrzeń, żeby coś powiedzieć. Słuchaj, a nie możesz zrobić tak, a próbowałaś porozmawiać, a może z tej strony, tak? Coś próbuje doradzić. Tamta nawet może powiedzieć, okej, spróbuję, albo nie, różnie jest. Ale jak później się spotykają i się okazuje, że gadka jest znowu ta sama, znowu to samo narzekanie, że w sumie żadna z tych propozycji nie została wykorzystana, to co jest? Mamy takie uczucie wręcz wykorzystania.
To jest pytanie o przyzwolenie, więc tak, jeżeli pytamy to tak z przestrzeni serca, nie, bo wiecie, też w różny sposób można zadać takie pytanie. To najbardziej to lubię obserwować, jak na przykład kobieta urodzi dziecko, wparuje teściowa, nie? Co ty tu masz? Ja ci pomogę, ja ci tu wszystko zrobię. O, kurka wodna, no to wiecie, czyja energia jest wtedy w tym domu, nie? Teściowej, tak? Także takie pytanie może albo czy mogę, to jest zawsze pytanie zamknięte, jasne. Można też jak mogę ci pomóc, albo jeśli mogę ci w czymś pomóc, powiedz proszę, tak? Tylko pamiętajcie, że zadając to pytanie, jeśli mogę ci pomóc na przykład, to żeby nie było, że tak, zadajemy pytanie, ktoś mówi tak, zawieź mnie z punktu A do punktu B, na przykład, nie? A nam to w tym momencie nie pasuje. I też wtedy właśnie trzeba umieć to sobie zrównoważyć, tak? Że no, wiecie, ja, że tak powiem, jestem bardzo konkretną dziewczyną i słuchajcie, powiem wam tak, no, jak wy sami o siebie nie zadbacie, to kto o was zadba? Tak? To my pokazujemy innym ludziom, w jaki sposób mają nas traktować. To, jak my traktujemy siebie, co my o sobie sądzimy. To, czy ty patrzysz codziennie w lustro i widzisz tam fajną, uśmiechniętą dziewczynę czy chłopaka, tak, mężczyznę, czy raczej patrzysz na to, w to lustro i myślisz sobie, tu mi brakuje, tam mam za dużo, a dlaczego coś tam, tak? No, to wszystko ma wpływ, tak? To wszystko są właśnie też te nasze myśli, przekonania, które wpływają między innymi na tą przestrzeń serca. I teraz słuchajcie, fajne jest to, to już krążą takie, prawda, te powiedzenia, podobne przyciąga podobne, mamy wysyp amerykańskich filmów, niektóre są w porządku, to zależy jak tam sami podchodzicie do tego. Właśnie tutaj, żeby sobie to zweryfikować, jaka jest prawda. Lubię, jak przychodzi ktoś i mówi, Beata, jaka jest prawda? Jaka jest prawda? Ja muszę znać prawdę. Słuchajcie, gdzie można poznać prawdę? Tylko tu, dokładnie, bo umysł wam będzie to rozpatrywał na bazie czego? Na bazie tych zasobów, którymi dysponuje. I albo macie jakąś wiedzę w jakimś temacie, tak? Na przykład, nie wiem, znacie przepisy prawa, nie ma na was mocnych. Albo doświadczenie, czyli już mieliście jakąś taką sytuację i jesteście ostrożni, na przykład, tak? Jakieś przekonania, które mamy wtłoczone, tak? Czyli na przykład jedno z takich bardzo silnych na naszych terenach tutaj przekonań, to trzeba ciężko pracować. Trzeba ciężko pracować, nie? A młodzież, która ma już 20 parę lat, często już jest w innych przekonaniach wychowana, więc jak jest zderzenie tych kultur pracy, tak? Tych osób starszych wychowanych w przekonaniu, trzeba ciężko pracować, bo ja tak ciężko harowałam, tak? I ktoś młody, który mówi, no ja mam siłownię. Nie? Jak to on się nie chce poświęcić? No słuchajcie, właśnie na tym generowaniu tej energii poświęcenia to trzyma się to nasze społeczeństwo tak trochę, wiecie, tutaj, tak? Ale to dlatego, że my się na to zgadzamy. Jak się przestaniecie na to zgadzać, no to tak nie będzie. I teraz, żeby było jasne, to nie jest tak, że fajnie jest być, to ja teraz jestem egoistką i tak dalej, tak? Bo to też znowu zależy, z jakiego poziomu działamy, z jakiego poziomu świadomości. Jak masz małe dziecko, sorry, jego potrzeby są na pierwszym miejscu, tak? Musisz do tego podchodzić świadomie, no to jest zrozumiałe. Generalnie bardzo fajne są tutaj słowa w małym księciu. Na zawsze jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś, tak? No, z tym zawsze to bym trochę uważała, bo jeżeli chodzi o dzieci, to przychodzi moment, że one są już odpowiedzialne za siebie, co mogliśmy, zrobiliśmy i wylatują z tego gniazda. Ale na przykład te istoty, które są bardzo zależne od nas, tak? Głównie na przykład zwierzęta domowe, ciągle my jesteśmy za nich odpowiedzialni. I powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o działanie z przestrzeni serca, czy ktoś ma w domu psa? Macie psy? Dobra, trochę osób ma psa. Od psa można się tego świetnie nauczyć. Pies ma cały czas serce otwarte. Tylko, tak? Kotek? Z kotami jest różnie, zależy z jaką kot przyszedł misją, tak? Słuchajcie, powiem wam, z kotami jest różnie. Natomiast jeżeli jest bliska więź między właścicielem, tak, a kotem, też można spróbować, polecam wszystkim rozmawiać ze swoimi zwierzętami. Nie jest to naprawdę żadną magią, żadną ezoteryką. Zobaczcie, ile razy siedzimy, niby nic, tak, i nagle, jejku, trzeba dać psu jeść, nie? No, ktoś powie racjonalny, no przypomniało ci się. A tam pies już, wiecie, zarogofiluje i wysyła, nie? Te informacje, głodny. No, dokładnie. Także, tak? No, dokładnie, dokładnie. A jak dużo gadają, nie?
Słuchajcie, słuchajcie, tak jest. No naprawdę, można. Jeżeli ktoś jest bardzo blisko ze zwierzęciem, można. I teraz zobaczcie, mamy bardzo fajny przykład na to, jak właśnie zwierzęta będące blisko, tak? Bo ja nie mówię, wiecie, psy i koty są po prostu najczęściej nam towarzyszą, ale no, mamy teraz w tych internetach mnóstwo różnych filmów. Można zobaczyć krowę przytulającą się do właściciela, tak? I co? Też ma otwarte serducho, tak? To ludzie, my sobie sami zamykamy serca. Na skutek bólu, tak, ciężkich doświadczeń, właśnie tych przekonań, które mamy każdego dnia. Więc jak sobie dzisiaj wrócisz z tego wykładu, zrobimy sobie jeszcze tą koherencję serca, a to jeszcze zdążymy, to sobie popatrz na swoje własne przekonania, tak? Bo tak jak właśnie zaczęłam wam mówić, gdy sprawdzam tutaj ludziom obszar serca, wiecie, jakie jest jedno z najczęściej takich przekonań, które nam blokują serce? To jest tak. Kocham cię, ale. Poważnie. Na przykład w stosunku matek do córek jest często taki komunikat. Więc jak tu są panie, każda z was jest też córką, tak? Nawet jeżeli nie ma swoich dzieci. I to jest coś takiego. Kocham cię, ale. Ale wynieś śmieci. Ale posprzątaj. Ale musisz się mnie słuchać. Na przykład, tak? I my jesteśmy tak nauczeni trochę tej takiej warunkowej miłości. I w porządku, trzeba się nauczyć jakoś funkcjonować, wiecie, razem we wszechświecie, tak, jakieś normy społeczne sobie wytworzyć. Oczywiście, że tak. Natomiast my potem to niesiemy też w stosunku do siebie, tak? Bo tutaj każdy z was będzie wiedział najlepiej, jak wychowywać swoje dzieci. Ja nie jestem od tego, żeby cokolwiek tutaj radzić. Ale spójrzcie też na siebie. Potem my sobie mówimy, jestem fajna, no, ale byłabym fajniejsza, jakbym miała 5 kilo mniej. Albo jakbym zarabiała 5 tysięcy więcej, czy tam 500 zł, nie wiem, jakie są teraz stawki, tak? Stawiamy sobie, słuchajcie, warunki. Jestem fajna, ale. No i mamy problem z tą akceptacją. I tutaj pamiętajcie, że to, czego się uczymy nowego, bo brakuje ludziom dawania sobie tego czasu na przejście. Nauczysz się czegoś fajnego, już ci się wydaje, że wow, wdrażam to, jestem level wyżej, już jestem coraz bliżej oświecenia, prawda? No, ja bardzo uwielbiam, jak słuchajcie, wszyscy ci nauczyciele duchowi i tak dalej obiecują jakiegoś rodzaju oświecenie. No to wiecie, my tu na ziemi jesteśmy wszyscy w jednej wielkiej szkole, tak? Fajnie będzie, jak się uda dobrnąć gdzieś tak na tyle wysoko, żeby już nie trzeba było tych niektórych lekcji powtarzać, nie? No, to repetytoria nigdy nie są fajne. Okej, ale to nie działa, to czego się nowego nauczycie, nie działa w momencie, kiedy jesteście w silnym stresie. To jest ten moment, kiedy wyskakują nam nasze lęki, przekonania, które mamy wkodowane przez lata. Jeżeli 20 parę lat na przykład tyle mieszkaliście w domach rodzinnych, tak, czy więcej, może wciąż mieszkacie. I tam panuje jakieś tam przekonanie. Na przykład nie rozmawiamy o problemach, albo wybuchy emocjonalne są nie na miejscu, tak? Nie masz się, nie histeryzuj, albo po co tak przeżywasz, na przykład, nie? Różne. Często te osoby mówią to w dobrej wierze albo po prostu nie zostały nauczone postępowania inaczej, nie wiedzą jak inaczej. Też mają poblokowane serca. I potem sobie idziecie w świat, działacie już po swojemu i czasami się odpalają te stare programy. To wtedy, słuchajcie, wtedy miejcie do siebie cierpliwość. Nie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy się wszystko układa, tylko wtedy, kiedy się potkniecie. Wyciągnijcie do siebie rękę, tak? I teraz słuchajcie, bo temat jest, jak żyć, uzdrawiać i działać w przestrzeni serca. Przede wszystkim pamiętajcie, że na przestrzeń waszego serca wpływa to, co myślicie każdego dnia, to jakie macie przekonania, to co czujecie. Jeżeli dzień był do bani, jak to się mówi, był stresujący, to nie znaczy się, że już go macie całkiem przekreślać, tak? Właśnie sobie wtedy wejdźcie na koniec w przestrzeń serca. Świadomie wzbudźcie różnego rodzaju odczucia. Bo to, co już mamy, tą wiedzę, właśnie głównie z tego Instytutu HeartMath, to uczucia takie jak wdzięczność, radość, troska, ale uwaga z tą troską, bo na naszych terenach to często idzie właśnie w taką litość i przymus pomagania. To nie o tego rodzaju chodzi, tak? Troska, czyli takie, wiecie, uczucie specyficzne, ciepła, tak? To jeżeli takie uczucia przeważają w ciągu waszego dnia, to wtedy pole waszego serca jest dosyć spójne. Ono ma wtedy kształt takiej dosyć spójnej, harmonijnej linii, no bo wiecie, jak jest taka kreska, no to już nie w tym życiu, nie? No, także spójna, harmonijna linia, tak? I teraz taki sam sygnał jest wysyłany do mózgu.
No i mózg dostaje sygnał, ale fajnie, spokojnie, tak? I taki sam sygnał wysyła do pozostałych organów. No i sobie funkcjonujemy we względnym zdrowiu. Ale jeżeli mamy taki czas, że jest dużo nerwów, dużo złości, zawiści, frustracji, tak? Czy jeszcze tego rodzaju rzeczy, smutku na przykład, to ten sygnał jest tak zwany niekoherentny, tak? Czyli jest, no wyobraźcie sobie, coś poszarpane, byle jak. I taki sygnał idzie z serca do mózgu, a z mózgu do pozostałych organów. No i słuchajcie, no nigdy nie wiesz, gdzie tam masz jakąś słabość, nie? Coś ci siądzie po prostu. Tutaj wskazówek nam czasami trochę udziela, jeżeli ktoś się fascynuje medycyną germańską, tak, totalną biologią. Czasami tak mamy, że możemy tam sobie spojrzeć na to, tylko też wiecie, pamiętajcie, że to jest system i to nie jest tak, nie traktujcie tego zero-jedynkowo, tak? Czasami, bo to jest coś takiego, że bardzo często na przykład jak ja robię sesje energetyczne, to ludzie mają przekonania z domów rodzinnych zakorzenione w kolanach. Ważnie. Słuchajcie, tutaj na przykład są blokady i potem kogoś boli kolano i ktoś nie wie dlaczego. I sobie sprawdzamy, a tam wyskakuje mamusia z jakimś przekonaniem, nie? I tak sobie to niesiemy. Także zawsze bierzcie sobie te wskazówki, jasne, czytajcie, sprawdzajcie, ale przepuszczacie przez serducho, co się z wami zgadza. Czy wy to czujecie jako prawdę? Także to, co ja dzisiaj mówię, jak wam się nie skleja, to widać, to nie jest wasza sprawa, tak? Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o takie fajne badania, które mam nadzieję, że dzięki nim trochę spojrzycie, jak wygląda wasze życie na co dzień, to słuchajcie, pokazano na Uniwersytecie Harvarda film o matce Teresie, tak? Wszystkim znana jest ta postać, pomagała, tak, wspierała ubogich, biednych, potrzebujących w ciężkich krajach. No i się okazało, że u tych osób, które to oglądały, wzrósł poziom immunoglobiny, tak? Czyli po prostu podnieśli sobie odporność, tylko oglądając ten film. I co zrobili naukowcy z Instytutu Hartmann? Chcieli sprawdzić, czy jest to możliwe w inny sposób. Przecież nie będziemy codziennie oglądać filmu o matce Teresie, tak? No nie dla każdego to też może być przekonująca na przykład postać. Okej, okay, także poprosili badanych, żeby przez 5 minut, dłużej siedzimy na Instagramach, nie? Facebookach albo czymś tam, żeby przez 5 minut wzbudzali w sobie bardzo świadomie uczucie wdzięczności, troski. Takie to właśnie wewnętrzne ciepło w serduchu. I co się okazało? Ten poziom immunoglobiny wzrósł im o 41%. Po godzinie trochę spadł, ale potem przez kolejne godziny znowu się podnosił. Tak? Czyli jeżeli zobaczcie, 5 minut to nie jest dużo. I teraz drugie bardzo fajne badanie. Znacie film Sposób na blondynkę? Stary film. Dobra, jak ktoś nie wie, tu pani kiwa, jak ktoś nie wie, to jest to film, który, wiecie, taka lekka komedia, obyczajowa, czy tam romantyczna może trochę, ma łamać takie trochę stereotypy związane z blondynkami, tak? I słuchajcie, u badanych, tak, którym puszczono ten film, okazało się, że ich naczynia krwionośne rozszerzyły się. Tak? Na skutek tego, że się pośmiali, to lekka komedia, niezobowiązująca, trochę się pośmiali, trochę może powzdychali i tak dalej, rozszerzyły im się naczynia, krew zaczęła płynąć szybciej. Tak? Kiedy my tak mamy? Kiedy mamy więcej energii, kiedy mamy więcej radości, kiedy nam się chce żyć. I później, słuchajcie, puszczono im film Szeregowiec Ryan. Ktoś to oglądał? No, ja nie oglądałam, słuchajcie, jestem w grupie szczęśliwców, nie oglądałam, ale wiem, o czym to jest. To jest melodramat wojenny generalnie, prawda? Ludzie tam umierają, tak? Są ciężkie historie życiowe, krew, pot i łzy, jak to mówią, nie? I co się stało po emisji tego filmu? Naczynia krwionośne badanych skurczyły się o 35%. I to w ogóle, słuchajcie, robi z nami smutek. On nas skurcza. My się czujemy bardzo zmęczeni. Czasami ktoś przychodzi i mówi, że on już nie wie, co mu jest, bierze takie witaminy, takie śmakie, dieta, nie dieta, a on jest ciągle zmęczony. Smutek. Latami trzyma go smutek w objęciach po prostu, tak? Już wchodzi to jego pole serca, po prostu jest takie, że ja już się czuję, jakby mnie ktoś po prostu, wiecie, rozłożył na łopatki tym smutkiem, nie? Więc teraz popatrzcie sobie, czym karmicie swoje umysły i swoje serce każdego dnia. Bo jeżeli zaczynamy dzień, wiecie, no, od bloczku wiadomości, tak, w pracy posłuchamy sobie radia, gdzie równie optymistycznie powiedzą nam, jaki świat jest do bani, to potem mamy takie wyobrażenia,
I niestety te nasze serca są poblokowane. Więc jeżeli świadomie będziemy dbać o to, co oglądamy, czym karmimy swój umysł, jakiego rodzaju stany emocjonalne umiemy w sobie wzbudzić, bo też słuchajcie, nie chodzi o to, żeby blokować. Czujesz smutek? Okej, przepuść go. Tak? Uwolnij. Tutaj jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam metody Hawkinsa, tak, na uwalnianie emocji. Chyba najbardziej prosta i skuteczna, no bo nie ma co nad tym filozofować, trzeba to po prostu puścić. I jeżeli umiemy w sobie specjalnie wzbudzić takie uczucie, to nam serce wskakuje na bardziej harmonijną falę. Taki sygnał jest wysyłany do mózgu, z mózgu do naszego ciała i jesteśmy po prostu zdrowsi, tak? Bardziej pełni energii, cieszymy się, możemy coś zrobić, jesteśmy pełni kreacji, możemy się podzielić tym naszym potencjałem ze światem. I tutaj jedną, słuchajcie, z najczęstszych rzeczy, jaka nam obniża wibrację, jest poddawanie siebie w wątpliwość. To jest po prostu notoryczne. Ja się zastanawiam, wiecie, gdybym to miała zwizualizować, to bym powiedziała, że każdy jak przychodzi na ten świat, to zaraz mu coś takiego przyszywają, jak wątpliwości. Potkniesz się z wątp, czy w ogóle potrafisz chodzić. Tak? No my coś takiego robimy. Zresztą tutaj na tych terenach, zobaczcie, jak silne mamy przekonanie, nie ciesz się na zapas. Nie? No, albo co się tak cieszysz, jeszcze się dzień nie skończył. Nie? Też jest dobre, co? Albo słuchajcie, na przykład z jakim oporem było wprowadzane to tak zwane baby shower, nie? Bo u nas było tak, że no niemal, że no nie patrz na tą kobietę w ciąży, żeby nie zapeszyć, tak? No, także jasne, my umiemy fantastycznie rozbuchać to, co nam nie wyjdzie, że my już jesteśmy dobani, potknęliśmy się, o, to ja już nie umiem chodzić, będę leżeć, może wszechświat mi powie, co ja mam zrobić, nie? No, ale w momencie, kiedy jest dobrze, to nie powiemy sobie wtedy, o, jak umiem fajnie chodzić, dobrze mi idzie, tak? Tego się trzeba nauczyć, słuchajcie, tego się trzeba nauczyć i tego wam życzę, żebyście się uczyli każdego dnia, no bo tutaj to mamy tą szkołę, każdego dnia, słuchajcie, pracujemy nad sobą. Okej, czy są jakieś pytania? Jak tak, to śmiało, bo chciałam jeszcze sobie na koniec zrobić tą koherencję, tak? Wyjdziemy sobie w serducho. Jak się ktoś nie czuje bezpiecznie, to słuchajcie, przesiadajcie się tak, żebyście się nie czuli, że tam ktoś obok jakąś wibracją was złapie czy coś takiego. Ale powiem wam, zwykle na stres offie było więcej czasu i ja wtedy po prostu robiłam warsztaty i bardzo fajnie to wychodziło o tyle, że nawet jak się ludzie nie znali, to, a właśnie, wiecie, co jest jednym z silniejszych takich narzędzi energetycznych, bo ja wiem, medytacja, ludzie chodzą na jogę, tak, czekają na ten moment oświecenia, fajnie, ale jeżeli chcesz zakrzywić rzeczywistość, to znajdź w sobie determinację. Determinacja, słuchajcie, to jest taki zastrzyk energii i właśnie jak na takie warsztaty ktoś przychodził pełen determinacji, to ludzie, słuchajcie, leżeli momentami, ja się zastanawiałam, jak to w ogóle wyjdzie, bo byli jak śledzie po prostu, tak, poukładani jeden obok drugiego, bo na podłodze robiliśmy na leżąco taką całą godzinną medytację i tak, dawali radę, tak? Tak mocna determinacja była, nie? To co, pytania, czy robimy sobie koherencję? Zrobimy sobie, tak? Dobra, słuchajcie, to jak teraz zrobimy tą koherencję, to dzisiaj przez najbliższą godzinę potem będziecie jeszcze pełni odporności. Można się tykać innych ludzi. I proszę? No nie, odporność to tutaj biologiczną, tak? I słuchajcie, no do końca dnia wam się będzie podnosić, nie? Więc tak się nabuzujemy i dzisiaj już macie temat załatwiony. Oczywiście polecam go przekazać innym, bo wtedy się najlepiej nauczycie, tak? Jakby ktoś chciał popraktykować dłużej, to za 2 tygodnie będę robić pełne warsztaty. Tam, oj, wchodzimy po prostu, kto ma jakie blokady, rozwalamy je i ćwiczymy tą koherencję serca. Dobra, to teraz bym panowie bardzo poprosiła o muzykę. Słuchajcie, muzyka najbardziej przebadana na świecie, ta, która grają w Ameryce na ślubach. Znacie to badanie EMOTO, nie? Te kryształki i tak dalej. Zły ryż. To jest to, co układa wam wasze kryształki wody, tak, w ciele. Tylko żeby mnie było słychać, panowie, układa w piękne wzory, tak? Harmonizuje. Najbardziej przebadana melodia na świecie, tak? Okej, okay. Zamykamy sobie oczy. Albo zawieszamy gdzieś wzrok i mocny oddech na przejście. I powolny wydech. Może jeszcze troszeczkę ciszej.
czasie ciszej? Super. I koncentrujesz się na oddechu. Wyprostuj sobie plecy. Rozluźnij dłonie. I powolutku sobie ciągniesz ten wdech. Robisz długi wydech. Jeszcze jeden wdech. I długi wydech. Masz czas. Pamiętaj, że zdążysz ze wszystkim, tak? Poczuj się bezpiecznie, stabilnie. Poczuj połączenie z ziemią. Poprzez stopy można poczuć połączenie. I można sobie położyć dłoń na sercu, obojętnie którą. Kierujesz sobie oddech prosto do serca. Poczuj sobie, jak omiada ci to serce. Spróbuj wygenerować sobie tak zwany wewnętrzny uśmiech, tak? Uśmiechnąć się do swojego serca. Sobie oddychasz. Za każdym razem oddech, twoja uwaga idzie do serca. Poczuj, jak sobie równo bije, jak pracuje dla ciebie każdego dnia. Czy myślisz, czy nie myślisz, ono jest tam dla ciebie. Możesz poczuć sobie wdzięczność dla niego. Gdy czujesz, że twój oddech jest już dosyć stabilny, równy, przypomnij sobie być może jakiś wspaniały krajobraz, który dane ci było zobaczyć. Jakiś widok, gdy czułaś albo czułeś się częścią natury. Możesz też pomyśleć po prostu o osobie, którą bardzo kochasz. I poczuj sobie, jak to uczucie rozlewa ci się w sercu. Trzymaj sobie ten obraz. Pozwól, by wdzięczność, miłość zajęła całą twoją przestrzeń serca. Trzymasz uczucie wdzięczności, miłości. Wewnętrznego uśmiechu. I oddechem gruntujesz w sobie to uczucie.
jeszcze spokojny oddech. Dziękuję bardzo. Dziękuję za muzykę. Czekajcie, ja też muszę wrócić do rzeczywistości. Okej. Jak wam się udało? Udało się poczuć? Chociaż trochę, tak? Wiecie, zwykle jestem bliżej ludzi, bardziej ich czuję, tak? Okej, słuchajcie. O, tu się udało. Bardzo się cieszę, super. Dobrze, z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, to ja tutaj jeszcze jestem, jeszcze nie uciekam. Zapraszam na moją stronę beatamakolska.pl. Na YouTubie można mnie znaleźć zwykle raz w tygodniu, udaje mi się coś wrzucić. Od wiosny tego roku jest też już dostępna moja książka, wydana przez wydawnictwo Studio Astro. Ja mam ze sobą tylko kilka egzemplarzy, gdyby ktoś chciał, ale książkę można normalnie nabyć, czy w internecie, czy w księgarniach, po prostu jest dostępna. Tak? Za 2 tygodnie, 17 czerwca, zapraszam na warsztaty Energia Serca, gdyby ktoś chciał. Ja zostawię też tutaj, kartkę położę. Jeżeli ktoś chce zostawić swój adres mailowy, to raz w roku, może dwa, wysyłam informacje o tym, co tam planuję, coś zrobię. Generalnie nie spamuję, bo nie jest to w mojej naturze, tak? Także słuchajcie, mam nadzieję, nie mam nadziei, wyniesiecie coś z tego, tak? Wyniesiecie połączenie ze swoimi serduchami, no to jest wasze serce, no to życie, nie? Warto o nie trochę zadbać, warto żyć. I pamiętajcie, że nie jest to wybór albo tu, albo tu. Niech to działa razem. Greg Braden, którego wam polecałam, on to nazywa technologią. No można. Jak ktoś ma bardzo racjonalny umysł, prawda? Taki, wiecie, w męskiej energii, to my potrzebujemy mieć wytłumaczenie na wszystko. Fakty, badania naukowe. No to sobie to nazwijcie technologią. Ale jak już nie potrzebujecie tego rodzaju nazw, to po prostu możecie to nazywać energią serca. Tak? Okej. Z mojej strony wszystko. Bardzo państwu dziękuję. Jeżeli ktoś ma... Dziękuję.